przejście od energii klasycznej elektronu, który tutaj jest dane następującym równaniem, do równania Schrödingera nie jest specjalnie skomplikowane. Tutaj mamy energię kinetyczną elektronu minus energia potencjalna elektronu. Aby przejść do tej kuchni, musimy zastąpić prędkość za pomocą pędu. Pęd jest dany iloczynem masy i prędkości. Aby energię kinetyczną zamienić na energię wyrażoną poprzez pęd, mnożymy i dzielimy, czyli właściwie dokonujemy mnożenia przez 1, prawda? Energii kinetycznej dostaniemy w takim razie m razy m, czyli m kwadrat razy v kwadrat, co daje pęd do kwadratu i mamy tutaj to wyrażenie już zapisane, a więc energia kinetyczna to jest 1 przez 2 m razy p kwadrat minus e kwadrat przez 4 pi epsilon 0 r. Dokonamy jeszcze rozkładu pędu na osie, ponieważ jest to prędkość wektorowa, no więc kwadrat pędu możemy wyrazić za pomocą sumy kwadratów pędów, rzutów kwadratów pędów na osie. Tak to jest przedstawione. To wyrażenie już służy do wprowadzenia, wyprowadzenia czy przekształcenia na równanie Schrödingera. Zrobimy to w taki sposób, tu jeszcze raz to równanie jest, że pęd zamienimy na operator pędu, od razu kwadrat pędu po osi x zamienimy na kwadrat operatora pędu, jak widać jest to minus h kreślne do kwadratu, razy druga pochodna pewnej nieznanej jeszcze funkcji po osi x. I analogicznie dla i pędu na osi y, pędu na osi z, dostajemy zatem sumę drugich pochodnych, wartości stałe wyciągnąłem przed nawias, minus h kwadrat przez 2m, minus e kwadrat przez wartości stałe razy operator pędu, ale na szczęście, operator, przepraszam, promienia, ale na szczęście operator promienia działa na tę funkcję, o której jeszcze tu nic nie wiemy, po prostu mnożymy przez tę funkcję. Co dalej? Jeśli już mamy w takim razie równanie Schrödingera, to wystarczy teraz podziałać na jakąś funkcję. Jest to funkcja tradycyjnie nazywana funkcją psi. Zatem operator energii kinetycznej zwany Laplacianem, działając na funkcję psi, od tego działa na funkcję psi, odejmujemy od tego operator energii potencjalnej, który działa na funkcję psi przez wymnożenie, przez odwrotność, daje energię razy funkcja psi. Przejdziemy jeszcze do jednostek atomowych, aby uprościć to już dość skomplikowane wyrażenie. H kreślne równe jest 1, masa elektronu równa jest 1, ładunek elementarny równy jest 1, 4 pi epsilon 0 równe jest 1 oraz A0, czyli pierwsza orbita Bora, która tu jeszcze nie występuje, ale ona się tam pojawi, równe jest 1. Zatem otrzymujemy równanie Schrödingera dla atomu wodoru minus 1 druga razy Laplacian działając na funkcję psi minus 1 nad R, działając na funkcji psi, równa jest energia razy funkcja psi. Trzeba powiedzieć, że energia, czy wymiar energii, jednostki energii w takim układzie, to są jednostki nazwane Hartree.